Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Golzor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Punktowany Draft. Dzisiaj gram z Dominikiem z Futbolowe. Cześć, witam. I co? No i postanowiliśmy sobie tutaj zabawić się właśnie w Punktowany Draft. Także Dominik, jeśli możesz, to możemy już przechodzić powolutku do zakupu żetonu draft. Bo to jest niestety nieodzowne w tej części. Także co, na 3-4 kliknijmy sobie tam tak. 3-4. Dobra, i teraz powinny nam się formacje wybrać dokładnie. Formacja generalnie jest dowolna. To tak, tutaj sobie wybierasz co tylko i wyłącznie chcesz, także wedle Twojego uznania. I generalnie powiem Wam tak, że jeśli ktoś nie pamięta zasad, bądź po prostu po raz pierwszy tę serię widzi, no to zapraszam Was do pierwszego odcinka, link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was też oczywiście na kanał Dominika, na dwa kanały Dominika. Jeden związany z piłką nożną stricte, drugi z FIFA, także linki również w opisie znajdziecie. A tymczasem co, Dominik, wybierz sobie formację tam, jeśli już wypatrzy. Wybieram tę formację, którą wybierałem, jak ostatnio grałem gościnnie u Deva na kanale. Okazała się zwycięska, więc... No to zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy tym razem też. Dobra, to ja już formację wybrałem. Teraz jeszcze kapitana, jak sobie upatrzysz, to jeszcze nie klikaj. Natomiast no już po prostu możesz kapitana powoli się decydować, wybierać. Dobra, ja mam słabą selekcję kapitana, w zasadzie tylko jeden. I teraz tak, w momencie gdy kliknę, w sensie gdy wybierzemy kapitana, ja odliczam czas, mamy 7 minut na uwzględnienie jak największej ilości wyzwań, które mamy tutaj na środku ekranu, przynajmniej wy macie, no my mamy zapisane na karteczkach. Także co, jesteś gotowy? Tak, rozumiem, że teraz ty mówisz 7 minut, lecimy i każdy wybiera sobie już w dowolnej kolejności. Jak tylko chcesz, tak, dokładnie, tak? Dokładnie. Dobra, to... W takim razie gotowy? To lećmy. Dobra, 3, 4, lecimy. Także ja już mam jedną kartę. No nie. Realnie chociaż, dalej, czekaj, chociaż. Dalej mam problem z tym, żeby patrzeć się na kartkę, co mam uwzględnić, a co... To jest strasznie... Ojej. Tutaj. Dobra, stąd nieważne kto będzie, teraz daje się my dalej. Jedziemy dalej, uwaga. A wezmę Pajeta, bo ostatnio dobrze gra. Znaczy ogólnie dobrze gra, to go wezmę. O, ale teraz dylemat, to jest punktowane. No właśnie, to jest punktowane, ale też często jest tak, że czasami lepiej odpuścić jedno, żeby mieć możliwość na przykład 100% zgrania, nie? Także tutaj trzeba decyzję podjąć, no. O Jezu, ja mam słabe wybory na razie, ale niech będzie. Ile jest za każdy spełniony warunek? 5 punktów. 5 punktów? Tak. No dobra. Równe 5 punktów. Zobaczymy. Później masz szansę jeszcze oczywiście w meczu odrobić, tak? Jeśli ze mną wygrasz wysoko, to również bramka jest punktowana 5, stracona minus 3, także jeszcze jest szansa nadrobić, gdyby ci nie poszło stricte w drafcie. Natomiast w drafcie można sobie przewagę dużą wypracować. Także warto raczej spełniać te wyzwania. Dobra. To już mam. 1,5 minuty minęło, więc jeszcze... Już? No, leci. No dobra. Facja, niech będzie. 32 tempa na środku obrony, to nie wygląda najlepiej. Czy Baran? Met 91, kurde. Naldo met 98, wow. Dobra, to mam. Ale ciężko jest gadać i się skupić tutaj. Bardzo. Damy radę, spokojnie. Nie należy do najprostszych rzeczy, dobra. To mam. Dobra, ja już podstawową 11 mam. Poważnie? Tak. W sensie ja ci powiem tak, że ja nie patrzę prawie w ogóle na kartkę, co mam, tylko wybieram zawodników, którzy mi się podobają, a dopiero później będę liczył na to, że wybrałem to, co jest punktowane. Okay, natomiast jest dobrze. Jeśli chodzi o jedną rzecz, to na razie tragicznie tutaj widzę. Bo nie lecą mi dobre karty niestety, ale może to się na ławce zmieni jeszcze. Dobra, lecimy. O, no i od razu lepiej. Witam. Dobra. Paco Alcacer, muszę być. Kto tam? Jezu, ja muszę jeszcze sprawdzać, kto... fajne, byli piłkarze Barcy i Realu, tak? Tak, dokładnie. Boże, ja teraz szybko pamiętam, kto z nich grał.
Ja w ogóle o tym zapomniałem, teraz mi przypomniałeś. Nie, ja lecę po prostu tak, żeby jak najwięcej tych założeń spełnić, bo one muszą być w pierwszej jedenastce. Dokładnie, wszyscy, tak? Dokładnie, okay. Pierwszej jedenastce. Maxwell grał w Barcelonie, z tego co pamiętam, bo przynajmniej jednego mam. Benzema. Niby lepsze te karty mi daje, ale to dalej. Ani tutaj zgrania nie będzie, ani nic. No dobra. Z Devem szło mi lepiej w tym składzie. Mówisz? Tak. Dobra, tutaj dajmy kogokolwiek, lećmy dalej, bo nie ma czasu. Hard niech będzie. O! 193 czy powyżej 193? Jak masz 193, to zaliczone. To zaliczone, tak? Tak, tak, tak. Okej. Dobra. Kurczę, słaby draft mi wychodzi. Nie miałem jeszcze ani jednej karty Team of the Year, nie? To mi się nie zdarza. W sensie nie, że ona nam jest tutaj jakoś potrzebna, ale... Zawsze fajny kolor. Tego już wysokiego mam. Znaczy, dobra, nic nie mówię, bo... Nie. Ale... Czekaj, ile ja mam? Falcao. Dobra, ja już ci powiem, że wybrałem wszystkich zawodników. Mm-hmm. Teraz tylko sobie szlifuję, że tak powiem, i generalnie zostały nam 2,5 minuty, jeśli... Okej. Okay. Kurczę, już 2,5 minuty? 2,5 minuty, dokładnie. Dobra, ktokolwiek, leci mi na bach. To jest... Dobra, stąd też nieistotne. No słabo, słabo w moim przypadku, bardzo. Kurde. Zawiodłem się na swoich umiejętnościach w tym momencie. To jest... Na jakich umiejętnościach? No, że tak powiem, wybierania tych zawodników, bo czuję, okay, że pominąłem, okay, pominąłem tych, których mogłem wybrać, mm-hmm, i by mi dali punkty, a... A chyba tego nie zrobiłem. Dobra, to jest... No ja nie wiem, czy ja coś tutaj mogę zmienić jeszcze. No chyba nie. Minuta 15. Dobra. Panie Dominik, została. Dobra, dobra, lecę szybko. Dobra, także u mnie chyba tyle, no. Zobaczysz mój skład, to się zaśmiejesz. Dobra. Ty już masz, tak? Tak, tak, tak. Ja już teraz na szybko tylko, żeby... No wiesz, to że ja skończyłem wcześniej, to nic nie zmienia, ty sobie na spokoju jeszcze masz 45 sekund. Okej. Okay. Ale jak to zrobić? I mam jeszcze chwilkę na ułożenie tego, czy nie? Czy to jest po prostu... Musisz tylko... uwzględnić ułożenie w tym czasie 7 minut. W tym czasie? Tak. Wow, to mówi jako 9 minut. 25 sekund. Co? Tak. Nie! To sekundkę. Dobra, to tutaj zmienimy tak. Czekaj. 10. Oj, czuję, że tam... Czekaj. 3, 2, 1. No dobra. Jest. Finito. Mogę sobie... dobra, nie, chciałem tylko sobie zmienić bramkarza, to w ogóle nie wpływa na liczby. Zmień sobie, zmień. Gdybyśmy sobie mieli grać mecz, zmień to sobie, grać jasne, że sobie zmień. Z tym bramkarzem. Dobra, słuchaj, no okej, okay, powiedzmy, że taki skład... jest gotowy, tak? Tak. Dobra, to teraz dajmy sobie chwilę czasu, żeby ogarnąć, co spełniliśmy, a co nie, no i zaraz wam przedstawimy, jak to u nas się no wydarzy. Dobra. Dobra, także słuchajcie, my sobie już tutaj sprawdziliśmy, co uwzględniliśmy w naszej podstawowej jedenastce, a co nie. Zacznie Dominik, więc przedstawię wam tutaj, które z podpunktów w swojej podstawowej jedenastce uwzględnił. Także możesz zaczynać. Okej, okay, to u mnie tak. 3 razy 90 plus nie, tego nie, nie ma. Ma. Mhm. 2 razy karta pomarańczowa jest. Oj, o proszę. Tak, udało się. 5 narodowości jest, bo narodowości mam raz, 2, 3, 4, 5, chyba nawet 7, więc jest ok. Dobra. Perfect Link nie. Nie ma. Nie ma tego.
5 gwiazdek słabszej nogi mam u dwóch zawodników nawet, dobra, więc to jest. 100% zgrania oczywiście nie ma. Mhm. Natomiast jest 2 razy Niemiec, nawet 3 razy Niemiec. O kurde. Gigant 193 rzutem na taśmę, Gerard Piqué. Bardzo ładnie. Równo 193. Dobra. No i ex Barca, ex Real. Mam, czekaj, kogo ja tu mam? Czy ja mam, czy nie mam? Ezil grał? Ezil Real, tak? W Realu, tak. Ezil Realu. Czyli masz. No, więc mam Ezila w Realu. Czyli jeśli dobrze liczę, masz 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 9. 6 na 9, 6 tak. Na 9. Przy 3 mam minusy, że się nie udało. Dobra, no to powiem ci, że dosyć ładny wynik. Bo to będzie ile? 6? 6 razy 5, 30, tak? 30 punktów, dobra. Okay. A teraz jeśli chodzi o mnie, no to słuchajcie, jeśli chodzi o 3 razy 90 plus overall, no to jest. Mam Suareza, mam Ronaldo, mam Neymara, także to jest zaliczone. 2 razy man of the match mam, ale na ławce, także nie mam, tak łatwiej powiedzieć. 5 narodowości jest oczywiście, mamy Urugwaj, Brazylia, Portugalia, Hiszpania, Dania, Czechy chociażby, także to jest. Perfect link, no niestety nie ma. 100% zgrania również nie ma. 5 gwiazdek słabszej nogi jest. Mamy tutaj Neymara, także to mi się udało. 2 razy Niemiec, no niestety nie ma. Jest tylko Toni Kroos w mojej podstawowej 11. Gigant jest. Petr Cech pokazuje wam w tym momencie, że ma 1,96 m, także to się tutaj udało. No jeśli chodzi o ex zawodnika Barcelony albo Realu, to mam Maxwella, który wydaje mi się, że grał w Barcelonie. Dominik, pamiętasz? Maxwell Barcelona? Słuchaj, mogę ci to jeszcze szybko sprawdzić, jak chcesz, ale uznaję. Mam nadzieję, że się nie mylę, wiesz, ale kojarzę Maxwella coś z Barceloną. I ile u ciebie punktów, powiedz mi, kolego? Już ci mówię, to czyli tak, mam 1, mam 2, mam 3, mam 4, mam 5. U mnie jest 5 na 9 w tym momencie, jeśli czyli dobrze. Czyli o 5 punktów, tak? Wygrałem. Na ten moment tak. Na ten moment prowadzisz 5 punktami. Natomiast przed nami jeszcze spotkanie, więc wiele może się zmienić. Także w tym momencie. Dokładnie lata 2009-2012, tak? 57 występów ligowych. To mamy już potwierdzone i teraz co? Teraz pozostaje nam znaleźć się i rozegrać spotkanie. Także widzimy się zaraz już w spotkaniu. I w tym momencie należy się tutaj zatrzymać. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zapomniał o czymś wspomnieć tutaj Dominikowi, także zapomniałem. Zapomniałem, przez co być może wynik, jaki tutaj zaraz, o którym zaraz tutaj się dowiecie, byłby inny. Natomiast Dominik nie miał mi tego za złe, no był to błąd z mojej strony, bo zapomniałem mu tej prostej, może nie tyle co zasady, co po prostu poinformować o prostej regule, że zgranie, no ma dosyć duże również znaczenie, bo ono również jest punktowane w końcowym rozliczeniu, także o tym zapomniałem Dominikowi wspomnieć, przez co on na to zgranie totalnie nie patrzył. No i wyszło tak, że jeśli chodzi o wykonane wyzwania, to oczywiście ja tutaj zaliczyłem 5 na 9 wyzwań, co dało mi 5 razy 5, czyli 25 punktów. Dominik natomiast zaliczył lepiej ode mnie te wyzwania, bo tylko 3 miał błędnie, co dało mu oczywiście 30 punktów. Natomiast ja na to zgranie patrzyłem, dodatkowo miałem 87 oceny ogólnej składu, co dało mi łącznie 177 oceny składu. No i gdy dodałem do tego 25, miałem oczywiście 202 punkty. To jest mój wynik końcowy przed tym rozegraniem spotkania, w którym tak naprawdę sporo się jeszcze mogło zmienić. Natomiast jeśli chodzi o Dominika, no to on niestety tutaj 84 ocena składu plus 64 tylko zgrania, co dawało mu 148 punktów. Dodaliśmy do tego oczywiście 30 zdobyte w wyzwaniach, no i łącznie 178 punktów. Także tutaj znaczna strata Dominika do mnie. Natomiast tak jak mówię, jest to moja wina, zapomniałem mu o tym zgraniu totalnie wspomnieć. Mimo wszystko mam nadzieję, że mi wybaczycie, że Dominik też mi w sumie wybaczy. No i co? Zapraszam was teraz do spotkania. Do spotkania między nami, które swoją drogą też w troszkę inny sposób zostało wykonane, bo innej możliwości niestety nie mieliśmy. Także zapraszam już do spotkania. Dobra, także słuchajcie, nie udało nam się połączyć niestety w trybie Ultimate Team. Natomiast zdecydowaliśmy, że zagramy sobie po prostu El Clasico, jako że niedawno było. I to też będzie po prostu podobne, wiadomo, w drafcie w większości trafiamy na zawodników z BBVA, także myślę, że tutaj większej różnicy nie odczujemy. Ja miałem także Messiego w tym, więc a gram Realem. Ja miałem Ronaldo. No ale ja gram Barceloną, ty grasz Realem, także możemy już zaczynać. Dobra. Dobra, także stroje. Gram u siebie, to zagram w ty. Ja w białych. Dobra.
Zmianę możemy porobić ciągle, ale miałem w sumie Suareza. Nie, ja żadne zmiany robię. Bardzo rzadko robię, jakiekolwiek zmiany składać. Rzadko robisz, mówisz? Gram tym, co mam. A se masz rano wywalę, bo go nie lubię, dobra. Dobra, no to lecimy. Powodzenia. Dobra. Będzie starcie dwóch różnych filozofii gry, mówisz? Zabawowy... Jajajaj, no jak tego nie strzelił? Kto to był w ogóle? Co jest? Karteczka dla mnie? Karteczka. Ale Dani Alves, no... Oj. Dawaj za nim. Nic! Panie sen! W tej FIFA to nie przejdzie. Jak się przewraca w polu karnym, to... I teraz w komentarzach wszyscy, wiesz, jak Barca nie może... To sędzia pomoże. No nie, no dobra, mógł to gwiznąć, no nie mówię, mógł, że nie. Gwiznąć. Ale karny to jeszcze nie bramka. No właśnie. Proszę bardzo. Cholera, jasne. Co jest? Przerwa, tak? Przerwa. Zobaczmy sobie statystyki w ogóle. No. Mecz taki wyrównany, bym powiedział. Wyrównanie. Czas na pierwsze bramki, tak to tyle powiem. 0-0 to ja tutaj nie chcę. Dawaj tam za niej, no. No Luis Suarez... W ogóle czemu Suarez ma obniżone statystyki? Ma 88 overall. Przecież dobrze wczoraj zagrał chyba. Oglądałeś mecz wczoraj w ogóle? Nie, oglądałem, ale montowałem odcinek, więc jednym okiem. Teraz. Aj. Gola strzelił, nie? Więc... A nie dwa przypadkiem? A były dwa, no właśnie. Więc działo na meczu to średnio, bo mówię... Montowałem akurat. Teraz ty byś mi zamontował brameczkę. Brawo. Ładnie, ładnie, no. Brawo, Pique, super. Prowadzałeś? Neymar. Oj. Jest. W ostatniej chwili zablokował. Pique, bardzo dobrze. A to ja miałem Pique w swoim składzie. W meczu często zmieniam na ofensywny i od razu mi idzie. Też zauważyłem, że jest tak, no. Ale no umówmy się, nie będę z tobą zaczynał meczu od ofensywnego. Tym bardziej, że... Nie. Wracam do zrównoważonego. Co ja zrobiłem? Myślałem, że wyjdziesz tym bramkarzem już, no tak... Spędziało tego bramkarza tam na linii. A miałem wybawić, już sobie nie zaczekam, bo może nie da rady. Co to było? O. Oj, bez jaj. Nie wiem, czy są tacy zmęczeni już, czy co, ale... Moi ci powiem, że są troszkę zmęczeni. Nie. O. Musisz... Nie! Jak wybronił, nie wierzę. Nie wierzę w to. Prawa ręka. Ja. Keylor. Patrz, po kciuku. Ja pierdziele. No, piłka meczowa, Neymar, no. Jeszcze! No! Wybito! Kurwa, nie wiesz. Naprawdę. Teraz mi się przydała kontra. I żebym stracił bramkę, jasne. Ej! Nie! Nie miałem przez chwilę w ogóle nie wierzę, koniec. Pod kontrolą. Kamek, no. Zobaczmy sobie statystyki. No troszkę na moją korzyść w tej drugiej połowie. Odciągnąłeś się trochę. Odciągnąłem, ale nie wierzę w to, że w końcówce nie padła bramka, nie no. Na was. Świetnie obronię, no. Na was świetnie obronię. Także co? Kto u mnie najlepszy, już ci mówię. U mnie najlepszy. Czy ja to mogę sprawdzić? U mnie najlepszy według FIFA. To ma największą ocenę, 7-6 Neymar. Okej, okay, u mnie 7-6 Neymar. Domyślasz się, no bramkarz. No, Keylor, tak? No dobra. Nie, u ciebie co, nie stało, 7-0. 7-1 Claudio, brawo. Zauważyłem, że są inne oceny niż ten. Ty masz inne oceny niż ja. Na przykład jaką cenę ma u ciebie Keylor? 8-4. U mnie 8,5. Okej, okay, to dziwne. FIFA. To dziwne. FIFA. No dobra. Dobra, także co ludziska? Przede wszystkim dziękuję ci Dominik za występ w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie, ja dziękuję za zaproszenie w takim razie.
Ja sobie tutaj jeszcze na szybko podsumuję te wszystkie punkty, natomiast wydaje mi się, że tutaj raczej wygrałem ja, bo tam miałem więcej zgrania i to chyba zadecydowało, nawet mimo tego, że Dominik tutaj lepiej spisał się, że tak powiem, w uwzględnianiu wyzwań w składzie. Natomiast co, liczy się zabawa, mam nadzieję, że jakoś miło ten czas spędziłeś. Szkoda, że nam się nie udało w drafcie połączyć, natomiast ten mecz też nie był Moim zdaniem kapitalny mecz. Zabrakło bramek, ale emocje takie, że stanę do tej pory serducho mi tak tutaj pod orzełkiem bije, że... Pod orzełkiem. No nic, no 0-0, tak też czasami bywa, mecz jednak nie był chyba aż tak nudny. I mimo wszystko ja Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na kanały Dominika 2, linki macie w opisie. No i co, widzimy się już w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze raz Ci wielkie dzięki. Cześć. Na razie.